Siemka, z tej strony Brudny Hagrid i jesteśmy w Europie Universalizm, ale w modzie Voltaire's Nightmare, który tutaj rozciąga nam bardzo, bardzo... Znaczy, nie rozciąga o tyle, ile zawęża nam granice, ale zwiększa nam ilość prowincji. Zwiększa nam ilość prowincji tak horrendalnej, tak chorej liczby, że widzimy wszystkie najmniejsze księstwo i baronie w cesarstwie. Widzimy małe miasteczka, wioski, dosłownie wszystko. Dodatkowo jest więcej stref handlowych, religia tęgryjska w centralnej równinie panońskiej. Nie wiadomo co, kultury, wszyściutko. Kultura arecka w Alpach się utrzymała. Wiele rzeczy, mamy tu naprawdę wiele rzeczy i chciałbym wam zaprezentować w tym właśnie materiale kampanię z Miśni. Czym jest Miśnia? Miśnia jest właśnie... Marchią cesarstwa, tutaj widzimy, że jest marchią, margrawią, tytuł, nasz władca będzie nosił tytuł margrawi. Zaczniemy sobie oczywiście w Iron Manie i co będziemy starali się osiągnąć? A więc w tym materiale będziemy starali się osiągnąć z grubsza to, że jako, że zajmujemy tereny dawnych serbo-łużyczan, czyli plemion słowiańskich, które zawędrowały aż za Odrę, a więc będziemy się starali... Podczas gdy to się ładuje, ja wam trochę opowiem. Będziemy się starali odbić tereny wszystkich serbo-łużyczan. Trochę Polski sobie zagarnąć dla siebie. Na pewno będziemy potrzebowali Gniezna do zwycięstwa moralnego. Oraz będziemy potrzebowali również przerzucić się na kulturę serbo-łużycką, która jest nazwana jako Sorbian. Bo Miśnia, jak już wam pewnie powiedziałem, to jest margrawia do terenów, w które zostały wcielone te tereny serbo-łużyczan. I my właśnie chcemy tutaj trochę poroleplayować pod to, żeby zostać takim nowym państwem słowiańskim w Rzeszy, żeby obok Czech była również Miśnia na miejscu Saksonii, żeby to wszystko się kleiło bardziej. Po prostu, żeby zagrać trochę historię alternatywną, co by było gdyby i przy okazji trochę prodorplayować. Okazało się, że nie lubi nas Szwecja, więc my również Szwecji nie lubimy. A Szwecja jest tutaj pogańska. Danii też nie lubi. Danii też nie lubi. Plujemy na Danię. Gdzie jest to Danii? Te powinno być. Denmark. Turyngia. Co nas nie lubi? Turyngia. Właśnie w tym modzie dziwne jest to, zaraz wam opowiem bardziej o modzie w ogóle, na czym on polega, ale dziwne w nim jest to, że można wygrać na rywali, jak grając tylko państwa, które rzeczywiście istnieją w Europce, podstawce, czyli na przykład Turyngia, którą da się wyzwolić jako core. No i cóż, mamy też mod graficzny, ale co daje ten mod? Po pierwsze, mnóstwo nowych szlaków handlowych, których endnodem jest Lubeka, których jest Irish Sea, których jest Wenec, których jest Milan, Florencja, Rzym jako szlak handlowy, Budapeszt, Lwów, nie wiadomo co. Cuda na kiju. Znaczy, bierzesz sobie na przykład takie cudo, na przykład 7 cudów świata, na przykład jeden z piramid egipskich, wsadzasz się na kij, to może być trochę trudne, aczkolwiek pewno może być miniaturowa wersja piramid egipskiej, ale pomniejszone piramidy egipskie, wsadzasz się na kij i się dobrze bawisz. To masz cuda na kiju. Nasz władca, zobaczmy jaki jest, jest nieskorumpowany. Więc no po prostu to dla tych cechach z Europy trudno roleplayować, bo tu się powinno grać bardziej pod ten. Weźmiemy sobie również sojusz bardziej pod... bardziej tu się powinno grać w CK2 się bardziej powinno grać, czyli Crusader Kings 2, ale sądzę, że tutaj też w tym da się trochę podroleplayować. Tutaj bierzemy sojusz z Czechami. Już tutaj trochę mi się udało pograć ten początek. Bierzemy sobie z Czecha i tutaj mają wasala. Mam nadzieję, że nikt tego wasala nam nie podpieprzy. Tutaj również chcielibyśmy z wami sojusz. Minie ten jeden dzień. Dajmy im sojusz.
Zobaczmy nasze sojusze. Mamy sojusz z Czechami i z tym państwem. Zobaczmy, z kim sojusze wzięło Drezno, bo chcielibyśmy Drezno podbić. O, tak, fajnie, wzięło z tym małym gówniakiem. I te, wtedy też będziemy mogli go podbić. Tą miśnią, tą gorszą miśnią. To jest taka miśnia, która trochę przypomina mnie, ten i Volkland. Ale jednocześnie jest połączeniem naszych flag i to naprawdę śmiesznie wygląda. To jest taka miśnia B. Jest Polska A i Polska B, to jest miśnia B. Również byśmy sobie zobaczyli, jak wyglądają government reformsy. Wyglądają tak samo, ale idee tutaj wyglądają tak, że mam wczesne idee. I postawimy chyba w manufaktury, bo chcemy podroplayować tak, żeby iść w manufaktury, iść w produkcję. Ponieważ jak wiecie, miśnia była pierwszym miejscem w Europie, gdzie powstawała porcelana. No i tutaj chyba wyślemy gościa, żeby nam fabrykował na Drezno, bo Drezno ma tą kulturę Sorbian. I tutaj fabrykujemy sobie klejma, powoli, powoli. I wszyscy rozpoczynają Golden Era, nie wiadomo co się dzieje. Ja bym też rozbudował sobie dwie jednostki na piechoty, to na pewno. I ile mamy force limitu? 9. A ile mamy... O, jedną jednostkę mamy kawalerii, więc warto, żeby były dwie jednostki kawalerii zrobione. I powoli sobie klejma robimy na Drezno. Chcemy mieć tak historycznie. Doben nam chce nam dać ten. A może wy, Drezen, ha, macie tutaj... Nie mam już sojusz z wszystkimi moimi sąsiadami z grubsza, ale ja mam tutaj mocne sojusze, mocne te mam. Doben. Czy chcę mieć z nim sojusz? Raczej nie chcę mieć z nim sojuszu. Nasz król nie jest skorumpowany i na pewno nie chciałby wchodzić w relacje po to, żeby kogoś zwasalizować. On by nie chciał, powiedział, nie, jestem tutaj sprawiedliwym, nieskorumpowanym królem, nie będę robił takich procederów, żeby kogoś zwasalizować, ale... Powoli sobie tutaj gramy, powoli rozgrywamy tutaj. Na razie gra... O, Czesi chcą... O, Mariasz, na pewno to nam się przyda. Gra chodzi wolniej, jak widzicie, ponieważ no... No, ponieważ no... Tu jest po prostu masa prowincji. Kto chce ślub? Lansing. Chyba odmówimy. Chcemy mieć za dużo relacji. I są też nowe ery, jak pewnie zdążyliście zauważyć. Mamy erę imperiów, erę świętych wojen, czyli krucjat, erę kryzysu. I mamy erę dynastyczną, i mamy ery z Europki. Klasyczne, cała reszta, plus erę ideologii. I era absolutyzmu też ma inny obrazek. Możemy... Chcielibyśmy o tak podbić tutaj, pochłonąć to i wbić się w Śląsk i może o w ten kraj. I przejąć wtedy kulturę. Ustawiliśmy sobie fokus na punkty militarne, bo to by się przydało, żeby szybko tą technologię trochę podraszować. Tak nie mocno jak to robiłem podczas luki, ale trochę, no tą technologię, żeby była trochę wyżej, to oczywiście nie chodzi szybko i mam nadzieję, o właśnie się odpaliło, właśnie. Jak to robiłem w przypadku luki, z raszowaniem technologii, żeby pójść szybko w kolonialię, no tutaj na szczęście nie musimy takich rzeczy robić. No za wcześnie trochę to wziąłem, ale cóż. Tak, oni chcą. Real Mariasz, nasz król jest spoko mordą, jest nieskorumpowanym gościem. I co? I mamy już armię pod limit, pod kurek. Zróbmy tam naszego króla, który jest nieskorumpowany, ale też nie jest najlepszym dowódcą i poćwiczyłby ich. I masz Drezno sojusze. Misen i Vogtland. Ten Vogtland ma własne idee. A my nie mamy własnych idei, mamy germańskie idee. Czy niemieckie, nie germańskie, no. Ale, i nie mówię tu o piwie. Liberty Zary 50, można by im supportować niepodległość, ale tego chyba nie zrobimy. Drezno by fajnie było mieć, to jest takie... Z jednej z moich ulubionych książek się pojawia Drezno, czyli rzeźnia numer 5, gdzie są naloty na Drezno. Oczywiście jest w bardzo smutnej wersji jest tam to Drezno powiedziane, bo on jest bombardowany i niszczony do gołej ziemi. Aczkolwiek to samo Drezno chce od nas prawo przemarszu, a my odmówimy. My odmówimy, ponieważ ono by chciało połączyć swoje siły, a my mówimy, nej, połączysz swoje siły, nej,
Nie wiem dlaczego mówię nej, aczkolwiek to wydaje mi się trochę takie zabawne. Dziwna rzecz się dzieje, bowiem do zera nie spadają te morale. I Ari, może to dlatego, że... Nie wiem dlaczego tak może być. Kurczę, nie wiem dlaczego tak może być. Może po prostu mamy tak mało morali. Zobaczmy ile mamy morale na start. Boże, 1,7. Malusieńko. Zobaczmy, czy Czesi. Zobaczmy, jak tu wyglądają też towary, bo temu się przyglądałem, ale one wyglądają naprawdę fajnie, jeśli chodzi o towary handlowe. Towary, trade goods. I mamy tu na przykład coś takiego jak piwo. Mamy dużo piwa tutaj. Mamy. W grze pamiętam, że było złoto. O, tutaj mamy złoto. Mamy tu złoto, mamy piwo, mamy nie wiadomo ile piwa, mamy kryształy, mamy tekstylia, nie wiadomo co. Mamy dywan, produkujemy dywan, bardzo chciałbym produkować dywan, naprawdę. Chciałbym produkować dywan. No ale nic ciekawego się nie dzieje, ponieważ musimy zebrać fejwory. Musimy tych fejworów zebierać naprawdę 10, a z Czechami już wam mówię co ile dostajemy fejwora. Fejwora dostajemy raz na 2 lata. A to niedobrze, z nimi dostajemy raz na rok, a z nimi raz na 2 lata. Więc dopóki nas nie wezmą do jakiejś wojny, tej sytuacja nie będzie ciekawa. Chyba, że ich by zaatakować. Nie ma tylko Dresden i Doben, no ale to by była ryzykowna wojna. Tu jakby się zjednoczyli, to mogliby mi podniszczyć. Zaczęlibyśmy okupować wszystkie prowincje. Co to jest? To jest prowincja bez nazwy? Nie, to jest prowincja, która ma własną enklawę pomiędzy dwoma innymi prowincjami. No, śmieszne rzeczy są w tym modzie. Śmieszne rzeczy są w tym modzie. Może wam bardziej pokażę, jak on wygląda, jakie to są te. Wenecja bardzo fajnie wygląda. Mam nadzieję, że mi nie wchodzi obraz w negatyw, bo jeśli mi wchodzi w negatyw, to bardzo przepraszam, bo ja naprawdę siedzę tutaj. Siedzę tutaj, 3 godziny siedziałem i walczyłem z tym obrazem, który wchodzi w negatyw. I dziwne ustawienie OBS-a wybierałem, tutoriale. W końcu na jakimś forum Steama czy gdzieś tam znalazłem jak to naprawić i w miarę to funkcjonuje, aczkolwiek nie wiem. Nie wiem do tej pory jak to się nagrywa, czy to się dobrze nagrywa, czy znowu będę musiał powtarzać nagranie. Ale mam nadzieję, że nie, ponieważ... No, Dresden już na nas claima robi. Ponieważ, no naprawdę, nie wiem jak to się nagrywa, ponieważ po prostu nie mam 100% pewności co do tego nagrania. I trochę się boję, trochę się cykam. Ekruski zegarek. Teraz tutaj claima poczynimy na Drezno. A nie, sfabrykuję claima o tak z ręki. Ja to ma 6 developmentu, ale chyba zależałoby nam na Dreźnie i na o tych prowincjach, o na tym Dreźnie i na tej mniejszej prowincji. Zobaczmy jak tam nasz Wasa, spada mu ciągle Liberty Desire, ale jak stracimy armię to nie może mieć za dużo. 100 buildings by Netrus, kawałbym na o tą prowincję, ona ma 3 developmentu wprawdzie. Lepiej zaatakować Drezno, lepiej zaatakować Drezno. Dobra, to może zrobimy cięcie. Zobaczę na razie, czy mogę zaatakować. Na pewno nie, bo nikt nie odpowie. Bohemia by chciała, aczkolwiek tutaj brakuje 10 fejworów. Albo hej, musiałbym oddać tą prowincję, a jej naprawdę nie chcę im oddawać. No i zobaczymy się, jak zbiorę te 10 fejworów i po prostu będziemy mogli już jakąś fajną wujankę wypowiadać. Jakąś fajną wujankę, żeby zobaczyć jak się wojuje na tym modzie. Ja wam wystarczająco dużo odpowiedziałem. Zobaczmy instytucje. A w ogóle instytucje jak tu wyglądały. Temu się jeszcze nie przyglądałem. Feudalizm. Inwestytura. Uniwersalizm. Gildie. Kawalery. Rycerstwo. Zdrowie publiczne. Popularna technologia. Renesans. Kolonializm. Prasa drukarska, handel światowy, manufaktury, oświecenie i epoka industrialna.
Oni tu feudalizmu nie mają. Niektórzy nie mają feudalizmu. Patrzmy w religiach, a tutaj mamy na przykład taką religię w jednej prowincji w Czech, jak religia nordycka. Próbowałem ją przeczytać, ale stwierdziłem, że nie będę się ośmieszać, próbując przeczytać, jak się czyta religię nordycką. Tutaj wyślemy konkretnego spymastera, żeby nam coś tu porobił. I będziemy robić cięcie w tym momencie. Także cześć, na razie się żegnamy, a potem się zobaczymy przy cięciu. Po cięciu. Witajcie po tym cięciu i nasz król zdobył nową cechę. Nasz król zdobył cechę naiwnie optymistyczny, co nam sprawia, że relacje są mniej porównywalne. Ale roleplayując tą cechę i mając odpowiednią ilość favorów, możemy, czego bym normalnie nie zrobił, poprosić dać Czechom w zamian ziemię. W zamian za odpowiedź na wezwanie do naszej wojny. Poczekajmy, aż nam trochę się podwyższą morale, bo drillowaliśmy armię. Które mamy pełne morale, tak mi się zdaje. Możemy wziąć technologię dyplomatyczną. I zbudowałem też tutaj fort w stolicy, żeby był. Mamy tutaj bardziej. Keep, nie wiem jak się tłumaczy keep, ale to jest taki rodzaj mniejszego fortu, pewnie taki, o nie wiem jak się tłumaczy keep. Chcielibyśmy zdobyć o te dwie prowincje dla siebie, a Czechom byśmy oddali coś tutaj, ewentualnie o tą prowincję. Nasz król jest bardzo entuzjastyczny i twierdzi, o nam się uda, jak my ich rozwalimy, Czesi to chcą nam pomóc, oni to chcą nam pomóc, więc się im tak by należało coś w zamian za pomoc nam, więc no, wypowiadamy wojnę i... Wołamy Czechów i wołamy Lusatię. Wypowiadają wojnę o Dresden. Od razu przechodzimy do oblężenia, bo to jest nasz wargol. Nasz wargol to jest i mamy chyba... Trustworthy Allies. Diplomatic Reputation. Zobaczmy, jakie mamy szanse w tej wojnie. 29 tysięcy przeciwko 13 tysiącom. Porobimy ich. Słuchajcie, porobimy ich. To tu trzeba pozdobywać. Cześć, tutaj nam wygrywają bitwę. Bardzo dobrze, że nam to zdobyliście. Morawia oczywiście odda Czechom, ale to nas nie martwi. Bardziej nas martwi fakt, że tutaj nasz sojusznik przegrywa bitwę. I tak, tą prowincję i tak planujemy oddać Czechom. Czesi już to idą z ofensywą, a nasza armia skupia się na obleganiu. Dlaczego nasza armia skupia się na obleganiu? Ponieważ no, im szybciej to zdobędziemy i szybciej, im więcej zajmie oblężenie, nie będziemy, im więcej będziemy mieli obleganych fortów, tym oczywiście lepiej dla nas, bo tutaj trzeba podejść trochę inaczej niż problem. Ja w zamian miałem strategię, żeby raszować fort. To jest moja taka strategia gry, w lubię grać i nie chciałbym jej zmieniać. Zobaczmy, czy koalicja będzie się łączyła z tym. Z tym to nie będzie koalicji, o tak. Mój peace deal by wyglądał następująco. Tak by wyglądał mój peace deal. To jest 57 war score'a i taki właśnie peace deal chcielibyśmy tutaj otrzymać. Może Czechom oddamy trochę więcej tutaj, bo oni, dobra, wystarczy ten fort zdobyć i będzie bardzo dobrze. Będzie bardzo pozytywna sprawa, jeśli ten fort zdobędziemy. I nie mówię tutaj o... I nie mówię tutaj o pozytywnej dla naszych wrogów, tylko pozytywnej jak najbardziej dla nas, jeśli ten fort zdobędziemy. On powinien niedługo paść. Powinien paść na szali losu. Niczym, no fort w Dreźnie, ale oczywiście nie zbombardujemy tego Drezna, nie zbombardujemy Drezna, bo po pierwsze nie mamy samolotów, a po drugie nie jesteśmy armią amerykańską, a po trzecie wybudujemy tak, Drezno skończyliśmy oblegać i mamy 100% war score'a. Będziemy przystępować do peace dealu. Czechom się to nie podoba, ale jakbyśmy im oddali to by już było spoko, to już by było spoko dla Czechów. To nie jest koalicja. Agresywnej ekspansji 48, to jest tak pod koalicję, aczkolwiek zrezygnowałbym z tego i wziąłbym bardziej to i to już jest koalicja. Więc chyba wezmę maksymalnie ile mogę, bo te państewka to je trzeba dojeść. I bierzemy też pieniądze.
Pieniędzy bym trochę się ograniczył, ale nie przydadzą nam się pieniądze bardziej niż ta prowincja chyba, szczerze powiedziawszy. No czy nam się przydadzą pieniądze bardziej niż prowincja? Chyba tak. Nasz król jest naiwnie entuzjastyczny, więc co by zrobił naiwnie entuzjastyczny król i nieskorumpowany? Po pierwsze, nieskorumpowany król nie wziąłby pieniędzy. Wziąłby prowincji. Naiwnie jest tu entuzjastyczny, też wziąłby prowincję, więc niestety musimy wziąć prowincję w tym pizdzie. I bierzemy prowincję i wypisujemy się z wojny. I musimy ustalić kolejnego rywala, którym będzie, no powiedzmy, ktoś, kto nas nie lubi. Nie lubi nas Steland. To będzie nasz rywal. Expand Meissen. Mamy już dużo punktów militarnych i to wszystko trzeba skorować. I mamy Drezno. I mamy Drezno. Jeśli chodzi o ten odcinek, to sądzę, że to jest wystarczająca ilość. Czechy nas po prostu uwielbiają. Powinniśmy mieć modifier, same religion, improved relations, border friction. Czechy tutaj wzięły jedną prowincję, Bulhos. Ale już nasze Meissen, nasza miśnia wygląda znacznie ładniej. Granice tu się poprawiły, zdobiliśmy ten. I poczekajmy, aż się skoruje, bowiem chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz na tym odcinku. Jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać. Jak będziemy akceptować kulturę serbo-łużycką, bo to jest ważne. Będziemy akceptować kulturę serbo-łużycką i to wam chcę pokazać, bo to jest ważny element roleplayowy, bo już mamy tutaj Dresden, już mamy tutaj te dwie prowincje serbo-łużyckie i będziemy mogli zaakceptować, po czym będziemy się starali zmieniać kulturę na serbo-łużycką w naszej stolicy. Taki jest nasz roleplay, bo powiedzmy, że nasz król miał sen. Tym przyszli do niego jego słowiańscy przodkowie i powiedzieli mu. Jak on się nazywa? Powiedzieli mu. Wilhelmie. Nie, to twoje imię nie brzmi zbyt słowiańsko, ale musisz. Musisz odbudować wielkie imperium słowiańskiej miśni. No i tak mu powiedzieli przodkowie, i teraz ziomal poczuł się zobowiązany, no i chce tam trochę poogarniać. Chce tam trochę poogarniać, poczuł się zobowiązany. Może wyślijmy dyplomatę do Czech, żeby poprawił relacje. Żeby poprawił relacje, zaraz nam Drezno skoruje. Dosłownie momencik, podrzucamy sojusz. Ile mamy tych buntowników? 7 tysięcy Dreznych iluzycjańskich. No, nie za dużo wzięliśmy tych. Za dużo wzięliśmy, ale mamy Drezno. Drezden. Bo chcę wam pokazać, chcę sprawdzić, a poza tym chcę wam, ja jeśli chcę sprawdzić, a jeśli uda mi się sprawdzić, to chcę wam pokazać, czy udałoby się zaakceptować kulturę serbo-łużycką. No i co jeszcze planujemy zrobić? Chcemy na pewno moralnym zwycięstwem będzie zdobycie Gniezna i próba może odtworzenia Polski? Może, choć nie wiem. To by było optymalne tworzyć Polskę. Ale na pewno Miśnia ma bardzo ładny kolor i bardzo ładną flagę. To na pewno jej trzeba powiedzieć. Możemy się chyba zbudować trochę armii. Tak, 10 tysięcy. Niech to będzie Regiment Early Medieval Infantry. Wdochnie. O, mamy jeden punkt do Hufflepuff! Patrzcie! Jeden punkt do Hufflepuff! Może dostaniemy się. Oczywiście moim ulubionym, naprawdę moim ulubionym domem. Moim ulubionym domem. O nie, wybraliśmy trochę decyzję taką nie pod ten, nie pod bycie niekorumpowanym, ponieważ oddaliśmy hajs. Ale no cóż, zdarza się. Moim ulubionym domem z Harry'ego Pottera jest oczywiście Hufflepuff, dlatego że ma borsuka. I dlatego że Scamander, najfajniejsze imię, jakie się pojawiło w tej części, w ogóle w uniwersum Harry'ego Pottera, miał właśnie w sobie. Nie miał w sobie, tylko był członkiem Hufflepuff, zanim go chyba wywalili z Hogwartu. A nie, może on skończył Hogwart? Nie pamiętam, jak to leciało. Kto chce sojusz?
Bischenligen. To jest jakieś duże? To jest to jakiś ty. Zobaczmy, gdzie to jest. No i to Hufflepuff ma kolor zielony, ten jeden z moich ulubionych kolorów. Chyba mój ulubiony kolor, jeśli chodzi o kolory. Znaczy nie, ulubiony mój kolor to jest turkusowy, taki ciemny, dziki turkusowy. Ale zielony jest na drugim miejscu. Mamy już 50 prowincji skorowanych. Może to wytnę, jak mówiłem o tym Hufflepuff, ale ważne, żeby mieć jeden punkt do Hufflepuff. Dobra, nie bierzmy tego sojuszu. Dreźnie jest twierdza, tu jest jednopoziomowy fort. Dobrze, dobrze. Żeby kogoś zatrudnić. Nikogo nie chciał zatrudnić. To skorowaliśmy jeszcze Drezną. Jeszcze te dwie prowincje musimy skorować. No to już nie zajmie długo. A w tym czasie. W tym czasie zrobimy cięcie, jak one się będą korować, i zobaczymy się, kiedy już się skoruje. Nawet do to nie będę nagrywania wyłączał. No i widzicie, już nam się skorowało. Także możemy zobaczyć kultury. Kultury są tutaj. I sorbską już możemy włączyć do naszego, i tym samym jest akceptowalna u nas. Może nam nawet buntownicy nie wybuchną. Ale chyba nam wybuchną buntownicy. No, ale to tym przemiłym akcentem kończymy ten odcinek i zapraszam do ewentualnego oceniania tego odcinku oraz jeśli chcecie, to możecie również skomentować i oczywiście zasubskrybujcie, jeśli podoba Wam się content, który wrzucam. To trzymajcie się, cześć!